poziomu zdrowia. Fajnie, słuchajcie. Nowe zadanie. Przyjęto kilka zadań. Okej, okay, zanim rozwiniemy, słuchajcie, pójdziemy dalej z tym questem pobocznym. Słuchajcie, to najpierw rozwiążemy sobie, słuchajcie, trochę aktywności pobocznych. Ale najpierw rozpocząćmy sobie tak, bo mamy nowe zadania. Jest oko sokoła. Markus chce spłacić swoje długi. Znów wymyślił kolejny plan na szybkie wzbogacenie. Postanowił okraść samego cyklopa. Przyrzekał Kassandrze, że gdyby miał obsydianowe oko cyklopa, oznaczałoby to koniec ich problemów. Na trzecim poziomie jest to zadanie. I kolejne zadanie na trzecim poziomie jest ciężki kawał drewna. Markus, a jakże, nie wypełnił obietnicy, którą dawał Druzyli, rzemieślnicy wytwarzającej łuki, a miał zająć się jej problemami z bandytami. Oczywiście z radością zgłosił na ochotnika Kassandrę, która miała odzyskać jej drewno. I tutaj jest jakaś walka z tym, ale to jest na piąty poziom, niestety poza moimi możliwościami na razie. Ekwipunek oczywiście. Tutaj, słuchajcie, mamy łuk. 15 punktów obrażeń. Oto broń stworzona i firmowana przez Druzylę. Łuczarkę z Kalifornii. Kafaronii. Miałem czytać Kalifornii. Okej. Okay. To jest jeszcze jakieś zadanie, cały czas mi tu świeci wykrzyknik. Dobra, i zdolności. Słuchajcie, możemy sobie kolejny punkt umiejętności. Tym razem może tutaj, na wojownika. Koncentruj swą wewnętrzną siłę. Czekajcie, ja sobie na spokojnie popatrzę, co tutaj mamy. Ten kombi mi się podoba bardzo. Nie, to jest bardzo fajne. Zaszarżuj na przeciwniku, przerwając ich ataki i zadając 250 punktów obrażeń. Fajne bardzo. Okej, okay. Adrenalina. Wiele zdolności wymaga adrenaliny, którą zdobywasz poprzez zdawanie celnych ciosów, wykonywanie udanych uników lub parowania ataków przeciwnika i wiele innych czynności. Gdy użyjesz zdolności, jeden segment paska adrenaliny zostanie zużyty i trzeba go naładować ponownie. Okej. Okay. Przyspiesz zdolności. Wybierz, gdzie przypisać tę zdolność. Naciśnij A, B, X lub Y. Ok, czy mam jakieś kółko zdolności? Wiecie co, ja może pod Y? Ok. Szarża byka. Przytrzymaj RB plus Y. Szarżuj na przeciwnika, przerywając ich atak. Plus 50 obrażeń. A, czyli mam RB plus Y. Dobra, następne ulepszenie. To jest 300 plus do obrażeń jeszcze w dodatku. Powiem wam szczerze, fajnie to wygląda. Zaraz może przetestujemy. Ale na razie jak jestem w wiosce, nie mogę nic działać. Widzicie, odblokował nam się teraz pierwszy raz w historii ten pasek. Pod moim paskiem życia, na środku ekranu dolnej części. To jest pasek energii. Jak to w każdej grze w stylu RPG, czy tam w Soulsach, czy tam w Wiedźminie mamy taki pasek. Jeżeli go wymarnujemy do końca, jeżeli nam się wykończy, to po prostu nie możemy atakować różnymi innymi atakami. Także musimy wtedy czekać, kiedy nam się naładuje. Tylko tak, ja zanim pójdę z tą misją. Tutaj coś jeszcze jest. Tablica informacyjna. To są zadania, to raczej mnie nie interesują. Ja bym jeszcze odwiedził Kowala. I może ulepszyłbym sobie ten łuk. Bo tak, czy ja mam jeszcze na trzeci poziom jeszcze coś fajnego? Jeżeli chodzi o bronię. Ekwipunek. No to jest na trzeci poziom. I to jest zdecydowanie lepsza broń. Okej, zobaczymy, z czym się to je. Chciałbym sobie każdą broń, słuchajcie, wypróbować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak, tylko ciekawe, gdzie tu był Kowal. Oni za bardzo na mapie nie są oznaczeni. Nie, aż tak to ja nie chciałem oddalać mapy. O, jest tutaj. Ciężki kawał drewna. Nie, to są te zadania. A nie, jest Kowal. Sobie Kowal oznaczę oczywiście na mapie. No, oczywiście typowe przemieszczanie się w stylu asasynów.
Okej. Chciałbym sobie ulepszyć, choćby nawet tą broń, którą teraz mam, te ostrza. Tak, na pewno graweruj. Sprawdźmy sobie, czy to mogę ulepszyć. I mogę nawet. Okej, ostrze. Plus 4 do obrażeń łowcy i plus 2 do obrażeń asasyna. Fajnie. I tak, czy ja bym sobie mógł ulepszyć jeszcze łuk? Zobaczmy. Niestety brakuje mi asortymentu. Chyba też hajsu. Tego tutaj widzę. No nie mamy tych drzewek, 20 jest potrzebne. Dobra, także na razie nie będziemy korzystać. Słuchajcie, z ulepszeń. Tylko tak. Ekwipunek, jeszcze bym sobie zobaczył. Ekwipunek. Czasem mogę jeszcze coś lepszego założyć. Jeżeli chodzi o buty, to nie. Ja też nie. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to nic nie mam na ten mój poziom trzeci. Chyba, że gościu będzie coś miał. Sprawdźmy. Ale chyba wątpię. No ja mam trochę rzeczy fajnych. Nawet ma jakieś innego rodzaju łuki. Ale czy ja chcę kupować? Na razie mam za mało kasy, żeby się bawić w takie rzeczy. Karfasze ma. Poziom czwarty. Tutaj ma na poziom drugi. To bym sobie nawet wziął. Słuchajcie. Mam lepsze o 3 od mojego. 152 kosztują. Nie jest źle. Weźmy to sobie. Okej, okay, ateńskie napierśniki. Tutaj też mogę wziąć. Futrzane rękawice. Ale to są lepsze nawet. Karwasze Meitsiosa. I ujemnik nosi te karwasze. Z pewnością uda mu się wykonać przyjęte zlecenie. Mamy kasę, czemu by nie? Okej, okay, dobra, na razie nie będziemy szaleć, bo mamy już tylko 93 monety. Dobra. Zobaczmy sobie, co mogę sobie tutaj zmienić. Tak. Ekwipunek. Bo zdobyliśmy trochę nowych rzeczy. Dobra, i to jest zdecydowanie lepsze. Te porządnie wykonane lekkie zbroje odbijają większość strzał. Dobra. Czemu by nie? Okej, okay. I mamy jeszcze rękawice, co udało mi się zakupić. Też oczywiście wyekwipujemy. Dobra. Zdecydowanie już lepiej nam nasza postać wygląda teraz. Dobra. Fajnie. I teraz bym się zajął jakimiś zadaniami. Także tak, jak to wygląda? Tam jest śladami bogów. Zlecenie poziomu. Śladami bogów. Nawet nie mam tutaj w głównych misjach. Sprawdźmy to więc. Śladami bogów. Jestem ciekawy. To jest na trzeci poziom. Mapa. Śladami bogów. Oznaczę to sobie. Okej, to jest tam w tamtym miejscu. O, tutaj w ogóle coś mogę wziąć, ale nie będę nic kradł na razie, bo widzę, że to jest tak na czerwono oznaczone. Dobra. Pomów z druzlą. Ciężki kawał drewna. Nie, to akurat mnie interesuje na razie ta misja. Czekajcie, to jest tam, jeszcze wyżej. Na razie zajmiemy się teraz tymi chwilowo takimi misjami pobocznymi. Później się zastanowimy, co dalej. Tu jest niby jakieś zadanie śladami bogów. Jest jakaś aktywność poboczna. Odkryto nowe historyczne miejsce. Świątynia Zeusa. Okej. Okay. Dobra, mogę pogadać z tą babką. Mighty Gephalus, I entreat you, send us a champion, someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. Wasze mody zostały wysłuchane. Ja też mogę wam pomóc. Może to pierwsze. You called? Oh, Cassandra, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Gephalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Gephalonia when the temple was built.
You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Znajdę włócznię. Niech interesuje mnie to. Znajdźmy sobie tą włócznię. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. To nie na razie, to na razie wszystko. Jak mam ją znaleźć? Do czego ci ta włócznia? Czym jest ta włócznia? Czym jest ta włócznia Keflosa? Może to pierwsze. Cassandra, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. No, bardzo smutna. Zabił żonę. Well, only if you throw it at someone. Do czego ci ta włócznia? Jak mam ją zdobyć? Do czego ci ta włócznia? Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Okej, okay. To są dosyć szczytne cele, bo bardzo mi się podoba ta misja. Jak mam ją znaleźć? Where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. No to jedziemy z tym koksem. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Okej, okay. Jesteś blisko celu. Nowe zadanie, śladami bogów. Śledź zadanie. Śladami bogów. Poczekajcie, tu mam zadania. Oczywiście będziemy śledzić. A? Śladami bogów. Kapłanka z Keflonii za wszelką cenę chciała odszukać włócznię Keflosa w nadziei, że słynny oręż przyciągnie więcej wiernych do jej świątyni. Żeby to sam Keflos wysłał jej Kassandrę na pomoc, aktualny cel znaleźć i zdobądź włócznię. Dobra, jest blisko cel. Naciśnij, aby wezwać Ikara. Dobra. To jest dosyć niedaleko. Jak go tutaj widzę. Dobra. Okej. Okay. Udało się cel namierzyć. Także podoba mi się te misje, że niby ten świat wygląda dosyć obszernie. Ale jak już wykonujemy jakąś misję, to tylko to jest taki pozór. Łatwo nam szybko odszukać dane asortymenty z misji głównych czy tam pobocznych. Dobra, ale to niby tutaj było. Czekajcie, zobaczę na mapie. No niby tak, gdzieś tu w tym miejscu. Odkryto nową lokację, jaskinia Melasini. Znajdź i zdobądź włócznię. Wow. Znajdź enigmat. Kurczę, nigdy nie mogę zdążyć z odczytaniem celów misji. Dobra, ale tutaj zawsze są te misje opisane. Co się tutaj zaktualizowało? Nie, poza tym nic ciekawego nie ma. Wow. A to było niezłe. Dobra, może się wynurzmy. O, chyba tutaj coś jeszcze mogę znaleźć. Okej, okay, zdobyliśmy jakiś miecz. Lawenda, drachmy. Jezioro bez dna. Dobra, zamki. Dobra, jak to się wynurza? Zawsze zapominam. Zaraz się uduszę. Dobra, tutaj jest pod A. Wydłużenie. Ok, ale jeszcze z chęcią zanurkuję, bo tam jest trochę fajnych rzeczy. Ok, tu mamy podpowiedzi jeszcze, jak mamy to robić. B, płynąć w górę. Bo tą skrzynię przeszukaliśmy ogólnie. A tutaj coś jeszcze jest. Ja poza tym chyba wszystko. W tej jaskini.
że mi się mylą. Bez A mi się myli. Zamiast do góry to wypływam do góry, w dół. Dobra, to będzie na tyle. Bo tak, i tak musimy chyba iść w głąb mapy. Znaczy w głąb tego jeziora. Na zewnątrz nic nie ma. Ale tutaj jest, nie, tu jest jakaś jaskinia. Także wynurzmy się. Okej. Na razie nic tutaj nie widzę. Nagle ciemno tutaj zrobiło, nic nie widać. I tak musimy zanurkować chyba i tak. O już, jak się zanurkuje, to zdecydowanie jest lepiej widać, ale czemu jej gacie widać cały czas w czasie przepływania? To się do tej pory zastanawiam. A tutaj muszę płynąć. Nie, nie, w dół, no znowu to samo. Ale tutaj coś jest. Okej. Mogę wynurzyć? Mogę. O, wypłynęliśmy w głąb tej jaskini. Znajdź skarb. Znajdź enigmatyczny ostrakąt, czyli to znaleźliśmy. Czyli to ostrakąt jest chyba ten cel główny. Mamy się udać. Czekajcie, ja spróbuję jeszcze zanurkować. Tam mnie czegoś nie pominąłem. Tutaj chyba coś jest. Ładnie. Ale sobie posprawdzamy w ekwipunku, czy coś nowego nie zdobyliśmy. Raczej wątpię. Nie, tam jest droga powrotna, ale tam coś widziałem. Co mi się wydawało. Nie, wydawało mi się. A, pójdźmy sobie tam. Cały czas możemy nawet pod wodą używać tego instynktu ala przetrwania. Ale raczej tutaj też nic nie widzę. Dobra, wypływajmy na zewnątrz. Znaczy na powierzchnię. Przy okazji zobaczmy, czy zdobyliśmy coś nowego w ekwipunku. Na pewno coś nowego jest. Bo mi się świeci wykrzyknik. Dokładnie. I mamy dokument jakiś. Jezioro bez dna. Umiesz wstrzymać oddech? Każdy na wyspie uważa, że to najgłębsze miejsce do nurkowania. Ale na wybrzeżu Kolidai jest jezioro uważane ponoć za bezdenne. Jeśli zdołasz zanurzyć się równie głęboko jak kobieta z marmuru, odnajdziesz mnie. Dokumenty. To wiesz, to nie jest jakiś namiar na jakąś znajdźkę. No tak. Wiem, panie Piotrze, że tylko panu jedno chodzi po głowie. Dlatego chyba cały czas by pan nurkował. Dobra, co tam jeszcze. Co tam jeszcze chodzi. Co to jeszcze mamy w ekwipunku? Bo tam było jeszcze. Tu mamy coś nowego. Ten mieczek, ale on jest chyba gorszy. A nie, ta sama obrażenia, 32. Jest tak zużyty, że przed pewnością wielokrotnie przechodzi z jednych bandytów z rąk do drugich. Okej, okay, i tak nie wypróbowaliśmy jeszcze tego ostrza, także na razie przy tych ostrzach zostanę. Ale tu jeszcze coś było. Dokładnie. Lawenda tu zdobywaliśmy wcześniej, zgniłe mięso też zdobywaliśmy, uszkodzona skóra, tego nie, skóra zwierzęca, zniszczona i poszarpana, nic z niej nie będzie. Okej. Okay. Nieprawda. prawda. Dobra, gdzie my tutaj mamy iść? Chyba tutaj. Też nam pomaga ten kompas na samym środku ekranu, bo najczęściej. Ciekawe, czy tutaj będą jakieś przeciwnicy. My z chęcią wypróbował te nasze ostrza. Nie. Fajnie, fajnie to wygląda z tymi ostrzami. Mam nadzieję, że jeszcze je wypróbuję. Tutaj mamy przeszukaj. Żelazo, kolejne jakieś wrótki do ulepszania broni. Teren zastrzeżony. Jeśli żołnierze zobaczą cię na zastrzeżonym terenie, zaatakują. Uj. Grubo. Co to w ogóle jest? Zeus gromowładny. Zeschronizuj miejsce. Ciekawe. Jakieś nowe wpisy do zadania? Jadam mi bogówka. Nie. Żadnego nowego wpisu, ale poza tym, że wiem, że to są jacyś przeciwnicy.
Ja będę chodził na czuja chyba raczej. O, mamy kolegę. Ale tam coś jeszcze jest. Coś się świeci, także na chwilę jeszcze wrócę. Okej, żelazo. Coś jeszcze tutaj znajdziemy? Tam, ale na razie nie będę się wspinał. Póki wiem, że gdzieś tutaj są przeciwnicy. Dlatego spróbuję zajść po cichu. Pięknie. Nie podnieść, czy ja wiem. Chyba, że go w krzaki możemy wizgnąć, żeby na wszelki wypadek ktoś tutaj przylezie, żeby nas nie wykrył. Dobra. Tam jest chyba kolejny. Dokładnie. Dwóch jest, to raczej szybko ich załatwimy. Pięknie. Dobra, przy okazji możemy przeszukać. Dobra, na razie chyba to tyle. Tu mamy skrzynię. Przeszukaj. Ucznia Kaflosa. Przedmiot związany z zadaniem. Lokacja ukończona. Jaskinia Melisain. 180 punktów doświadczenia zdobyliśmy. Dobrze, podoba mi się to. Teraz tak. O, widzicie teraz w lewym górnym rogu mamy tą umiejętność pod RB. RB i Y. I tam mamy kolejne miejsca na kolejne jakieś zdolności, które będziemy mogli wykorzystywać w walce. Aż się nie mogę doczekać, żeby je wypróbować. Jeszcze nie wypróbowałem tej, z tą bronią. Czekajcie, RB. RB i Y. Wow. I tą zdolność, którą ostatnio odblokowaliśmy. Fajnie to wygląda. To trochę z, 30% na wytrzymałości, że żarło przy tym. Fajna sprawa. Dobra. Nawet, widzicie nawet w lewym górnym rogu, że ta umiejętność nam się ładuje, czyli nie możemy cały czas z niej korzystać. Tam opasek z energii nam się też musi chwilę potrwać, żeby nam się zregenerował, żebyśmy mogli cały czas atakować. Złaź stamtąd. Tam oczywiście nie chciałem wleźć, ale oczywiście musiałem tam się skierować. Zobaczmy, czy tam jeszcze coś jest. Warto zbierać właśnie te kamienie do ulepszania broni. Zawsze nam czegoś braknie do ulepszania, a później jest sraczka. Zdecydowanie lepsza broń jest wtedy. Dobra, tu raczej też nic nie znajdę. Dobra, w takim razie kierujemy się dalej. A tam coś mamy. Okej. Tam gdzie są ciężko dostępne, tam więcej możemy zdobyć tego asortymentu do ulepszania wartościowych kamieni. Właśnie, to co mówiłem. Na dole znajdziemy jakiś jeden kamień, jak wspiniemy się wyżej. O Jezus, możemy znaleźć dosłownie więcej tych rzeczy. Dobra. Wow! Dwa gościu. Ciekawe, czy da radę go zajść. Bo widzę, że jest tylko jeden. Więc zaraz spróbuję go przywołać tutaj. Chodź, frajerze, a nie tu pieprzysz. Ale mi nie wyszło. Ale mi nie wyszło. Dobra. W takim razie walka. Kurwa, ale nie trafiłem. Chodź, koleżko. Chodź, 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 chodź. Dobra. Dlaczego nie atakuje? Ładnie. Dobra, ładny unik. Aj, kurwa. Kurwa, jaki silny jest gościu. Ładnie. Dobra, uniki. Ło, piękne. Lubisz to szmato, szmato. Mistrz sztyletu zdobyliśmy nawet. Nie wiem, to była jakaś umiejętność chyba. Dobra, chyba kolegę mamy z głowy. Tylko, że ja bym go chciał przeszukać może. Mam szukać jakieś kamienie. Weźmy sobie. Okej, warto było go załatwić, ale widzicie, ta walka na tym najcięższym poziomie trudności nie jest taka fajna. A w ogóle, czy ja mam ten poziom trudności, czy on się zmienił?
Menu główne. Mam nadzieję, że nie. Opcje. Rozgrywka. Koszmar. Poziom trudności. Bardzo mnie to cieszy. Tak to my lubimy grać. Okej. Okay. On spadł tam na dół. Oj. Tam jak się wspina człowiek, to... Jo, ładnie. Tracić równowagę. Dobra, jak mam tam zejść? A, dobra, ona się sama wspina po tych kamieniach. Nie muszę naciskać żadnych innych przycisków. Chyba. Tam bym chciał się dostać. Nie wiem, czy to takie łatwe będzie. W ogóle to jest tak kurwa ciemno. O, już lepiej. Pochodnią. Dobra, teraz da radę tam na górę po prawo wskoczyć, czy nie? Musi jakoś dać radę. O, super partia. Ale mi wyszło. Zajebiście się spiąłem, no nie ma co. To było w tamtym miejscu chyba. Dobra. Nie wiem, czy dam radę tam się spiąć. Postaram się. Okej, okay. Kolejne żelazo do ulepszania. Dobra. Wow. Bo już myślałem, że znowu mi pasek odejmie. I tam jeszcze coś widziałem. Gdzie to było? No chyba, że już nie będę się zajmował tym szukaniem. Dobra, nie ma sensu. Idziemy dalej. Czy idziemy dalej? Ogólnie to zadanie zaliczyliśmy. Chyba musimy stąd teraz wyjść. A, jeszcze nie sprawdzałem, co zdobyliśmy poprzez ten, właśnie tą misję. Tutaj mamy wykrzyknik i mamy zdecydowanie lepsze chyba buty. Wow. 8 do obrony. Plus o 3 są lepsze od tych naszych poprzednich butów. W kiepskich butach najmniej daleko nie zajdziesz. Użyj. To oby nie. No to może sprzedać. Będziemy może sprzedawać, nie będziemy na razie tego rozmontowywać, bo też jest taka opcja. Dobra, gdzie mam teraz iść? W ogóle chciałem zobaczyć cel misji. W ogóle jest ten ekwipunek, ale tutaj chyba ta włócznia, nie przeczytaliśmy jeszcze opisu. Włócznia Kefalosa, czyli po ten towar się tutaj wybraliśmy. Posiadasz tą włócznię, posiada tej włóczni musi rozważnie wybierać cele. Wedle mitu Kaflos otrzymał tę włócznię od bogów. Jej wyjątkowa moc nigdy nie uchybia celu. Okej, okay, tu jest jeszcze jakieś gówno, chleb. Okej. Okay. Dobra, ja bym sobie już stąd już wyszedł. Najchętniej. Dobra, tamto jest ciało. Dobra, misja chyba zaliczona. Zobaczymy jeszcze zadania. Zadami bogów. Raczej tak. To jeszcze to ciało, nie przeszukaliśmy tego żołnierza. A tu trochę monet, tylko monet, nic poza tym. Tak, tylko żeby teraz stąd wyjść, chyba nie będzie już to takie łatwe, jak mi pokazuje na mapie. Patrzmy tutaj. Nie wiem, czy czasami ta droga powrotna nie będzie wyglądała tak samo jak z powrotem, czyli będziemy musieli przepłynąć. W ogóle, czemu jest tak ciemno? Okej, nie wiem, jak mu cholerę tutaj wlazłem, ale dobra. Cały czas mi w ogóle świeci znacznik na czerwono, znaczy kompas. Ktoś tutaj był jeszcze w okolicy. Pójdźmy tam na górę. Dobra. Ale nie szalej z tymi skałami. O, przeszukaj było. Przeszukaj. Okej, żelazo zdobyliśmy. Dobra. Tylko ja bym zgasił tą pochodnię. Cały czas mi świeci na czerwono, to mi się wydaje, że na pewno tutaj mamy... A, dzień dobry panu! Dokonaj atrybucji 50 przeciwników, to jest chyba jakieś wyzwanie. Wiedziałem, że tu ich trochę jeszcze będzie. Ej, żelazo.
żelazo. Powiem wam, że w zwarciu są ciężce na tym poziomie trudności. Także najlepiej tutaj ich eliminować po cichu. Ale to chyba było, było już po zabawie. Raczej. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś tutaj nie pominąłem, a raczej nie. Dobra, mamy włócznie. Na spokojnie możemy już stąd wychodzić. Wróć do kapłanki. Tak już mamy, widzicie, w lewym górnym rogu informacje. Jeszcze po okazji mogę sobie zebrać to i owo. Okej. Okay. Monety do handlowania. Wyspa Wyspy Kefalońskie. Śledź zadania. Okej, okay, cały czas te zadania śledzę, ale to po kolei. Chciałbym nawet się skiknąć o wyższe poziomy. Żeby to zrobić, musimy wykonywać inne zadania, nie tylko te główne. To jest chyba ona? Nie, to jest ta z tymi drewnami całymi. Także nie o tą misję mi chodzi na razie. A, ta kapłanka jest tam na górze, dobra. Nasza zlecenie nadawczyni. Także z nią sobie pogadamy. Dobra, mam to, co chciałaś. Have you come back to talk about the spear? I have. Oh, good. Tell me, did you find it? Najpierw porozmawiajmy o mojej nagrodzie. Oddam ci ją. Nie udało mi się jej znaleźć. Może to. Consider it a donation to the temple. What? No reward? Oh, Cassandra, I'm in your debt. If ever there's a way my temple can help you or anyone, send them here. I will remember. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że odmówiłem nagrody. Zadanie ukończone, śladami bogów. 1500 punktów doświadczenia. Wow. Wyszaleliśmy trochę z tym tematem.